Witamy serdecznie Mariusza Glińskiego, dyrektora Departamentu Bankowości Elektronicznej Banku Raiffeisen, który podczas zbliżającej się konferencji Mobile Standard 2011 pokaże prezentację Bankowość Mobilna, Trendy, Fakty i Mity. Czym właściwie jest ta bankowość mobilna? Bankowość mobilna, można powiedzieć, że składa się z trzech elementów. Takich rozwiązań, które znamy w internecie i które są przeniesione do telefonu komórkowego, które występują w formie aplikacji lightowych, których niektórzy nie nazywają bankowością mobilną, lub aplikacji instalowanych na telefonie. Wszelkiego rodzaju funkcjonalności, które wykorzystują funkcję telefonu do wykonywania różnego rodzaju operacji finansowych, czyli takich trendów jak NFC, jak płatności mobilne. I także taki trzeci obszar, który nie jest zagospodarowany szerzej w Polsce, ale na świecie, tam najbardziej się bankowość mobilna rozwija, to jest danie usług finansowych osobom, które do tej pory z tych usług finansowych nie korzystały, za pomocą telefonu komórkowego, ponieważ nie mają takiego dostępu do banku na co dzień, natomiast mają komórkę. Podtytuł naszej konferencji to pełna mobilizacja. Czy z punktu widzenia banku jest podobnie, czy obserwujecie wśród klientów taką pełną mobilizację? Obserwujemy mobilizację od strony klientów wynikającą z tego, że pojawiają się nowe trendy, nowe zmiany na rynku technologii. Coraz więcej sprzedaje się telefonów, które de facto już nie są telefonami, tylko posiadają coraz więcej funkcji. Bardzo duże przyrosty są sprzedaży smartfonów na rynku. Pojawiają się tablety. Jeden rok i zmiana w ogóle sposobu korzystania z komputerów. Wzrost trendów sprzedaży tabletów. Pojawia się technologia NFC i telefony z tym związane. I de facto, jeżeli mówimy o tym, co się stanie z bankowością mobilną, jak ona będzie się rozwijała, wszystko zależy de facto od stopnia tego, jak rynek zaadoptuje urządzenia, zaadoptuje się do nowych trendów, do nowych technologii, które, że tak powiem, tak naprawdę wykorzystują funkcję telefonu do kontaktu z bankiem. Poza tym, że jest tylko to dostęp do wykonywania pewnych transakcji, ale też do płacenia w sklepie, do płacenia między sobą transakcji, do rozliczenia płatności. Czy wobec tego telefon ma szansę stać się portmonetką przyszłości? Jak najbardziej. Pytanie w jak odległej przyszłości, ponieważ musimy zwrócić uwagę na to, że nie jest to taka prosta sprawa, żeby w pełni telefon zastąpił cały nasz portfel. Nasz portfel nie składa się tylko z tego, że nosimy w nim pieniądze, ale także inne rzeczy, jak dowód osobisty, prawo jazdy, czy różnego rodzaju karty zniżkowe. I de facto mówiąc o koncepcji portfela, zastąpienia portfela przez telefon, mówimy o naprawdę czymś dużym do zrobienia. Nie tylko stworzenia telefonu jako narzędzia do płacenia za pomocą telefonu, ale także zastąpienia de facto całego portfela, jaki możemy sobie wyobrazić. Zazwyczaj nasze portfele zawierają bardzo dużo różnych rzeczy i ta koncepcja wirtualnego portfela spełni się tylko wtedy, kiedy faktycznie będziemy mogli zrezygnować z takiego dużego portfela z różnymi kartami, a nie tylko takiej podkówki, która nosi pieniądze i bilon, bo to nie jest w pełni chyba oczekiwanie klienta jako spełnienie koncepcji portfela wirtualnego. Czy rok 2011 w Polsce będzie rokiem mobile? To wszystko zależy od tego, jak ludzie zaczną adaptować się do trendów i w jaki sposób będą otwarci jako klienci na nowe rozwiązania. Tak samo jak rynek będzie w stanie skomunikować, jak rynek będzie w stanie przekonać klientów do nowych rozwiązań, jak szybko zaczną korzystać z App Store'ów, kupując sobie nowe telefony, chociażby z Androidem czy iPhone'a. Jak szybko technologia NFC wejdzie jako masowa, jako masowe rozwiązanie. Duży ruch widać w rozwiązaniach bankowości mobilnej. Kilka banków w ostatnim czasie uruchomiło serwisy bankowości mobilnej. Są to jednak działania tak jakby z tej pierwszej części, którą wymieniłem, czyli serwis transakcyjny dla klienta, ale jest bardzo mało rozwiązań, które wykorzystują w ogóle jako telefon jeszcze faktycznie jego funkcję do płacenia. Wszyscy czekają na NFC, to zajmie jeszcze chwilę czasu. Dużo się dzieje, ale widać, że raczej będzie konieczna adaptacja klienta do różnych trendów, które się pojawiają na rynku, żeby uchwycić wielką masę. O adaptacji bym mówił wtedy, kiedy każdy będzie mówił o tym, że korzysta z bankowości mobilnej albo płaci sobie nawzajem komórką. Nasi znajomi między nami rozliczają się w taki sposób. Trochę tak jakby patrzeć na szybkość adaptacji do Facebooka, tak? Zaraz każdy go ma i z niego korzysta. Wtedy będziemy mówić naprawdę o dużej szybkości adaptacji do bankowości mobilnej. W tej chwili jeszcze czegoś takiego w Polsce nie ma.
Więcej na temat bankowości mobilnej, faktów i mitów oraz wyzwań stawianych dużym instytucjom, m.in. finansowym, na konferencji Mobile Standard.